Witam Was, moi drodzy. Posłuchajcie, co mam dziś do powiedzenia. Wasz poeta, wasz motywator i wasz coach. Otóż często zadajecie mi pytania na temat miłości. A wynika to po prostu z tego, o czym ja piszę. Jak wiecie, w mojej twórczości przewija się wątek miłości w różnych odcieniach. Od miłości cudownej, takiej wręcz niebiańskiej, do miłości no wręcz okrutnej, trudnej, która prowadzi niejako dwoje ludzi do totalnej destrukcji, do okropnego cierpienia. Miłość to jedna sprawa. Ważna w tym wszystkim jest też nasza wiara. Jakkolwiek pojmujemy Boga, jest to ważne w naszych uczuciach i w naszej miłości, a to dlatego, że kiedy upadniemy w tej miłości, kiedy będzie trudno, to wiara taka nie pozwoli nam, abyśmy zatracili nadzieję, abyśmy popadli we frustrację. Wiara silna, głęboka, pozwoli nam wierzyć w to, że to nie koniec, że ten upadek, ten trud, to nie koniec naszego życia. Wiara, o czym ja też piszę, nie pozwoli popaść ci w depresję. Bo co? Bo zostawi ci nadzieję. Po tym, jak wyjdziesz z takiego stanu poprzedniej miłości, która cię skrzywdziła, to i tak będziesz szukał, czy szukała drugiej miłości. Pomimo poprzedniego cierpienia. Bo taka jest niestety ludzka natura. Wszystko, co w życiu robimy, robimy z miłości i dla miłości. Nawet nasza praca zawodowa, wiecie, to też część komfortu naszej miłości. Bo im większa stabilizacja, tym większy spokój i komfort w miłości. Wszystko, dosłownie wszystko, kręci się wokół miłości. Do partnera, partnerki, do dzieci, do Boga, do matki, do brata, do siostry. I można tu wymieniać bez końca. Nawet do naszego psa, czy też kota. Żyjemy na tym świecie z miłością i dla miłości. Dlatego też bardzo, ale to bardzo boimy się odrzucenia. To dlatego cierpimy. Kiedy zabiera nam się miłość już od dziecka, to wtedy cierpimy. Potem w sumie prawie całe życie. Kiedy dostaliśmy jej zbyt mało, to dzieje się z nami to samo. I jeżeli nie skorzystamy z porady fachowca, to nie damy rady. A dlaczego? Dlatego, że matka, ojciec zaszczepili już lęk przed odrzuceniem. Co potem przeradza się w lęk, że każdy, kto nas pokocha, to też nas odrzuci. Ten lęk zatruwa nas jak najgorsza trucizna. Ale no cóż. W drodze naszego życia, które przemierzamy, musimy jednak zmierzyć się ze wszystkim, co jest niejako przypisane miłości. Trzeba zmierzyć się ze zdradą, trzeba zmierzyć się z zazdrością, z odrzuceniem, z cierpieniem, niewyobrażalnym bólem, zaborczością, chorobliwą zazdrością i z wieloma innymi trudnymi sytuacjami. Ale nie wolno zatracić siebie do tego stopnia, że obwiniamy za to miłość czy Boga. Jak to niedawno jedna moja koleżanka pisała do mnie, że on jej nie słucha. Albo inni mówią, miłości nie ma. Czy też wszystko już skończone. Nic dobrego mnie nie czeka. Mówiąc tak, takie rzeczy, bez wiary, bez ducha, tak się będzie u was niestety działo. Nawet jeszcze pogorszycie swój psychiczny stan, bo w to uwierzycie bez reszty. Nie można tak. To jest samo unicestwienie siebie. Za wszystko, za wasz cały ból są odpowiedzialne tylko niektóre osoby. Te w sumie niewłaściwe osoby, które spotkaliście na swojej drodze życia. I tu dzisiaj ja proszę was
odpuśćcie im, idźcie dalej, bo ty nie odpuścisz i cierpisz, a ten ktoś, co was zranił, jest silniejszy i po nim to totalnie spływa. Nie obwiniajcie też Boga, czy miłości, czy swoich dzieci, czy nawet matki, czy ojca. Miejcie niejako tylko pretensje czasem do samych siebie, że nie pozwalacie być sobie szczęśliwymi ludźmi. A dlaczego? Tak mówiłem na przykład ja dzisiaj. A to dlatego, że będziesz naprawdę szczęśliwy tylko wtedy, na ile sobie pozwolisz. Wszystko to zależy od tego, o czym tak naprawdę na co dzień myślisz. Prawda jest taka, i obyście to właściwie teraz odebrali, to co ja powiem, to moje takie powiedzenie techniczne, które sam odkryłem i napisałem w jednym z wierszy, brzmi ono tak. Tyle w nas miłości, ile sami sobie damy. Czyli trzeba pozwolić odpuścić, a niejako dopuścić do siebie tę miłość i dawać jak najwięcej siebie. Wszystko to wyjaśnię wam w następnej części filmu, który to dla was przygotuję. No a na dzisiaj myślę, że to już wszystko. I w następnym filmie również będzie dla was fajny wiersz, jakby nawiązujący do tej, będzie kontynuacją tej wypowiedzi mojej. Także dziękuję wam za uwagę, pozdrawiam, kocham was bardzo i wy siebie wszyscy kochajcie nawzajem. Ciao, Robert.